Napotkaliśmy zakaz ludziów, ale my się nie boimy, więc nawet mimo takiego zakazu nagramy dla was odcinek. Książę Janusz. Stacja zielona, bo w jego czasach było tak, też tak zielono. Były wszędzie drzewa, pola, nie było niczego. No i wcześniej Ulrychów, prawda? Teraz Książę Janusz, to nie bez powodu, bo Książę Janusz ma bifa z Krzyżakami. Nie lubił ich, bił się z nimi, tak samo jak warszawiacy też nawzajem siebie nie lubią i najchętniej by wyścig szczurów, wiecie, i te sprawy by się pozabijali wszyscy. To właśnie tak samo było między nim a Krzyżakami. Widzimy tutaj też wokół bloki, wszystkie to jest jego, wszystkie jego posiadłości. On tutaj stacjonuje, ma tutaj swoje wojska. Właśnie ci wszyscy ludzie, których widzimy tutaj, wysiadają, a to z autobusu, a to wychodzą z metra, i są wszyscy na jego wezwanie tutaj przybyli, prawda? Fajnie to obejrzeć, fajnie to zobaczyć na własne oczy. Fajne. Jesteśmy koło, ale koło czego, Łukasz? Jesteśmy koło Instytutu PAN. Co mnie pani? No właśnie, nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie jest pani. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, prosimy o kontakt. Ogólnie zatrzymał nas też deszcz tutaj. Może inni podróżnicy coś powiedzą, dlaczego to stoimy w sanku. Ponieważ mam zrobił tutaj. Ponieważ właśnie pada i nie możemy ruszyć w dalszą drogę do bazaru, który jest koło nas. Właśnie, koło nas, a co powiesz? Co ja powiem? No gdzie się nie obejrzy, to w koło pada, no nie? Chodzimy w kółko chyba. W koło. W koło. W tym bazarze w koło chodzi się koło ludzi. Wesoło. Siedzimy w parku Księcia Janusza. Pewnie zastanawiacie się, jak on nas tu w ogóle wpuścił. Otóż Książę Janusz nie żyje. Weszliśmy sami. Na szczęście zostawił sprzęt, więc możemy sobie poćwiczyć. No park ogólnie jest całkiem ładny, tylko zastanawiam się, co to jest. Ja tylko powiem, że w koło jest wesoło bardzo. No, stacja Księcia Janusza wewnątrz, no, prezentuje się tak samo jak na zewnątrz. Czyli widzimy szare ściany, które symbolizują bloki, których jest tutaj pełno, a sufit jest zielony. Zielony jak drzewa, których też tutaj jest pełno, tak jak na przykład w parku Księcia Janusza. Mogę powiedzieć, że to do tej pory najładniejsza stacja, jaką widzieliśmy. Naprawdę polecam, bardzo polecam. Będąc na stacji młynów, widzimy, że przed chwilą byliśmy na osiedle koło, ponieważ przede mną są koła, za mną jest koło, na suficie są koła i ogólnie to wszędzie dookoła nas są koła. Ogólnie stacja uważam, że jest bardzo ładna, bardzo miło się tutaj spędza czas czekając na pociąg, no i ogólnie to polecam. Warszawa, Młynów. Jesteśmy nad stacją Młynów, które jest piękne, okrągłe. Tutaj, o dziwo, na górze mamy kolejny peron. Jest to tym razem stacja już kolejowa. Zapraszam zobaczyć, co mamy dalej. Chłopaki, czy może sprawdzacie bilet na pociąg? Próbujemy odjechać stąd. Próbujecie odjechać z tak. Warszawy Młynów? Tak. W kierunku Warszawy Gdańskiej, tak. Czy może... Tak. Bardzo nam się spodobała Warszawa Gdańska, że chcemy tam wrócić jak najszybciej. Tak, tam... Gdańska.
Ja bym pojechał, no, a to, nie, to jest warszawski w Krośnie Gdańskim. Warszawa warszawska. A co jest na Młynowie? Iść powiedz. Chodźmy zobaczyć, co jest na Młynowie w takim razie. Otóż na Młynowie mamy piękne budynki, mamy bardzo ruchliwą trasę. Kolejny Instytut Pan, a pani nadal nie ma. Znajdujemy się na stadionie opodal tutaj metra ogólnie Moczydło i tak dalej. Tak ta stacja się nazywa chyba, tak? I zobaczmy, tutaj widzimy, mecz się rozgrywa. Kibice wierni przyszli oglądać spotkanie i spytajmy się ich, co się dzieje. Panowie! Tak? Panowie, jaki wynik? Co się dzieje? Na razie jest koło do koła, ale mam nadzieję, że popularny Skowron strzeli jeszcze ze dwie. A jakie drużyny dzisiaj grają? Może ty nam powiesz. FC Ulani i KTŻ Weszło. Dobra, i weszło czy nie weszło? Chyba weszło. Dziękujemy za relację z tego meczu. Dla Państwa Wojciech Wierzbicki, dziękuję. Stacja metro Płocka, która wbrew pozorom nie znajduje się w Płocku, tylko w Warszawie. A to dlatego, że w Płocku nie ma metra, w przeciwieństwie do Warszawy, która jest piękna. Ta stacja jest brzydka, niczym Płock. Znowu jest pan, a pani dalej nie ma. Straciliśmy już wszelkie nadzieje. Nie wiem, został tylko smutek. Czy to dla ciebie wygląda jak budowla z Płocka bardziej już? Bo jesteśmy metro Płocka, niedaleko Płock. Byłem w Płocku raz, jak miałem 4 lata i tak właśnie wyglądają moje wspomnienia. No bo jeszcze idę się zapytać Łukasza. Czy tak według ciebie wygląda Płock właśnie? Nie, Płock jest brzydszy. W ogóle mi się to nie podoba, że to jest napisane czyste, a to nie wygląda na czyste. Spójrz na te drzwi chociażby. Ale wiesz, to już ma tyle lat, że mogło się trochę pobrudzić. Na początku musiał być bardzo czysty. Myślę, że jedną z najbardziej czystych rzeczy w Warszawie był ten... No ale to powinni zmienić teraz nazwę na czyste na prawie czyste. Ewentualnie na brudno, ale ono już istnieje. Więc... Brudno jest gdzie indziej. No właśnie, mamy tutaj taki konflikt mały. Mały impas. Myślę, że... Ale ja wiem, czy to jest błąd. Bo już wielokrotnie mówiłem, że jest jedna osoba, która za to odpowiada. Jest nim Rafał Trzaskowski i myślę, że to on jest odpowiedzialny za to. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wszystko. To było nasze stanowisko.